Witam Was w 45. odcinku Na Poboczu, w którym jak co tydzień postaram się podsumować najważniejsze motoryzacyjne wydarzenia ubiegłego tygodnia. Co tym razem? Huracan pokonany na Nordschleife oraz charytatywna licytacja Fiata 500. Przyłapano BMW i8 Spider, BMW serii 2 Grand Coupe oraz Mercedesa klasy A, Audi A7 i Q8 przyłapane przez naszych widzów. Zaczynamy! Zaczynamy naprawdę z wysokiej półki i nowego rekordu na Nordschleife. 20 września Porsche 911 GT2 RS pobiło rekord okrążenia północnej pętli na torze Nürburgring wśród samochodów produkcyjnych. Pokonało ono odległość 20 km i 600 m w czasie 6 minut i 47,3 sekundy. Porsche zdetronizował w ten sposób Lamborghini Huracana, który w tamtym roku osiągnął wynik niemal o 5 sekund słabszy. Póki co na horyzoncie nie widać pojazdu, który będzie w stanie pokonać Porsche. W ubiegłym tygodniu na Fashion Week w Mediolanie odbyła się licytacja specjalnego egzemplarza 500. Za kultowego Fiata 500 wzięli się ludzie z Garage Italia Customs i przerobili wersję 500C. Inspiracją tego projektu była firma odzieżowa Missoni. Zarówno z zewnątrz, jak i w środku widzimy masę różnokolorowych pasów. Przyciągający uwagę Fiat został wylicytowany za $59 000. Cały zysk został przekazany na fundację, która prowadzi badania nad lekarstwem nad AIDS. Pierwszym przyłapanym w ubiegłym tygodniu modelem było BMW i8 wersji Spider. Czym wersja ta będzie różniła się od standardowej, oprócz składanego dachu? To, co chyba najważniejsze, to podwojona pojemność baterii, która ma wzrosnąć z 7 kWh do 14, co pozwoli poprawić obecny 37-kilometrowy zasięg. Wersja Spider ma zostać oficjalnie zaprezentowana w przyszłym roku. Kolejnym przyłapanym modelem było BMW serii 2 w wersji Grand Coupe. Nowe czterodrzwiowe coupe od BMW ma konkurować z Mercedesem CLA. Nie spodziewam się oczywiście, że pasażerowie tylnej kanapy znajdą dużo miejsca na nogi, ale dzięki dodatkowej parze drzwi każdy zyska komfort wsiadania i wsiadania z nowego Grand Coupe. Zdjęcia kolejnych przyłapanych modeli zostały nam wysłane przez naszych widzów, którym bardzo za to dziękujemy i zobaczmy, co dostaliśmy. Zakamuflowany Mercedes klasy A został przyłapany w czeskiej Pradze. Od razu widać, że jest to niższa wersja wyposażenia, gdyż nie znajdziemy tu LED-owych przednich świateł. Spod kamuflażu widać delikatnie przemodelowany przedni zderzak, a lusterka boczne przymocowane są do drzwi, a nie tuż pod słupkiem A na wysokości szyb, jak to ma miejsce obecnie. Ostatnie dwa pojazdy to Audi A7 oraz Q8 przyłapane nigdzie indziej jak w Łodzi. Chyba nie ma co rozwodzić się nad tymi modelami. Premiera Audi A7 ma odbyć się zimą, a Audi Q8 to potwór, który w przyszłości będzie rywalizował z BMW X7. Warto jednak zacząć rozglądać się po ulicach, gdyż większość zakamuflowanych modeli spotkać można było do niedawna w cieplejszych i bardziej fotogenicznych krajach niż Polska. Może w najbliższym czasie to się zmieni. Zobaczymy. Na dziś to było na tyle, ja dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do oglądania innych materiałów na naszym kanale i do zobaczenia za tydzień. Cześć!